Bogowie Edenu, rozdział 13. Apokalipsa świętego Jana. Rzekomym autorem Apokalipsy był osobisty przyjaciel i uczeń Jezusa, Jan. Nie mylić z Janem Chrzcicielem, który był zupełnie inną osobą. Jan był najbardziej wpływowym z uczniów Jezusa i biblijny tekst, którego autorstwo mu się przypisuje, Ewangelia według świętego Jana, wydaje się odzwierciedlać silne mistyczne skłonności wyznawców Jezusa z wczesnego okresu chrześcijańskiego Kościoła. Z tego i innych powodów imię Jana jest ważne dla chrześcijan i wielu mistycznych organizacji. Nic dziwnego, że posłużono się nim do przekazania ostatecznej i najbarwniejszej apokalipsy biblijnej. Apokalipsa świętego Jana jest piątym i ostatnim tekstem przypisywanym Janowi, zawartym w Nowym Testamencie. Niektórzy uczeni uważają, że Jan napisał apokalipsę wiele lat po ukrzyżowaniu Chrystusa, w czasie pobytu na wygnaniu na greckiej wyspie Patmos. Inni są zdania, że Apokalipsa nie jest dziełem Jana, ponieważ odkryto ją dopiero 200 lat po jego śmierci. Według Josepha Free, autora książki Archaeology and Bible History, Archeologia i Historia Biblijna, poziom języka Apokalipsy nie dorównuje pod pewnymi względami Ewangelii według świętego Jana. Jeśli ta sama osoba napisała Apokalipsę 5 lat po Ewangelii, to powinna być ona pod względem językowym co najmniej równa, jeśli nie lepsza od Ewangelii. Ponadto Apokalipsa zawiera szereg zwrotów hebrajskich, które nie występują we wcześniejszych tekstach Jana. Z drugiej strony istnieje szereg istotnych podobieństw pomiędzy Apokalipsą i pozostałymi pracami Jana, z których najbardziej charakterystyczna jest powtarzalność pewnych słów i wyrażeń. Bez względu na to, kto jest autorem Apokalipsy, treści, które ona wyraża, mają potężne oddziaływanie. Apokalipsa jest napisaną w pierwszej osobie relacją z dziwnego spotkania jej autora z osobą, którą wziął on za Jezusa. W czasie jednego lub dwóch dni autor spotkał ponadto kilka niezwykłych istot, które pokazały mu obrazy przyszłych, przejmujących trwogą wydarzeń. Dowiedział się od nich, że nad światem zapanuje szatan, antychryst, po czym dojdzie do ostatecznej bitwy, Armagedonu, w czasie której aniołowie stoczą bój z siłami szatana. W jej rezultacie nastąpi wygnanie szatana z ludzkiego społeczeństwa i triumfalny powrót, ponowne nadejście Jezusa, który będzie panował nad ziemią przez 1000 lat. Apokalipsa jest napisana wyjątkowo obrazowo. Jest przesiąknięta złożonym i wyszukanym symbolizmem. Ponieważ sceny ukazane Janowi były symboliczne, Apokalipsa może być używana z powodzeniem do przepowiadania końca świata w dowolnym momencie naszej historii. Przepowiednia jest tak skonstruowana, że jej symbole mogą być interpretowane jako odnoszące się do dowolnych wydarzeń dziejących się za życia danego człowieka. I właśnie do tego celu używano jej od chwili jej ukazania się i używa się do dziś. Co wywołało wizję autora? Halucynacje? Skłonność do zmyślania różnych historii? A może coś jeszcze innego? Autor wydaje się zbyt szczery, aby można było zarzucać mu kłamstwo. Bezpośredni sposób narracji każe odrzucić także możliwość halucynacji. Tak więc musimy wziąć pod uwagę coś innego, tylko co? Analizując tekst Apokalipsy, odkrywamy rzecz zdumiewającą. Otóż wygląda na to, że jej autor został poddany działaniu narkotyku, po czym
ubrani w białe szaty i zachowujący się ceremonialnie osobnicy pokazali mu obrazy w książce. Przyjrzyjmy się fragmentom Apokalipsy, które to sugerują. Jan rozpoczyna swoją opowieść, mówiąc, że się modlił. Z dalszych opisów wynika, że swoje rytualne modły odprawiał na dworze w ciągu dnia. W pewnym momencie rozległ się za nim donośny głos, który rozkazał mu zapisać wszystko, co za chwilę zobaczy i usłyszy, i przekazać o tym wiadomość do 7 kościołów katolickich w Azji, Turcji. Jan obrócił się, aby zobaczyć, kto doń przemawia, i o dziwo ujrzał stojącą pośród czegoś, co wyglądało jak 7 złotych liktarzy, postać, którą opisał następująco. I pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, Jezusa, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał 7 gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę. Apokalipsa świętego Jana 1:13-17 wersa. Istnieje uderzające podobieństwo między tym nowym Jezusem oraz aniołem z wcześniejszych biblijnych opowieści. Na przykład prorok Ezechiel także spotkał istoty o mosiężnych stopach. Powyższy fragment Apokalipsy nasuwa przypuszczenie, że Jezus Jana mógł być ubrany w jednoczęściowy kombinezon zaczynający się przy szyi, a kończący się u dołu butami z metalopodobnego materiału. Głowa stworzenia została opisana jako biała, jak biała wełna, jak śnieg, co sugeruje sztuczne jej nakrycie lub hełm. Stwierdzenie Jana, że głos tego stworzenia brzmiał jak głos wielu wód, oznacza, że był on dudniący i grzmiący, co ponownie przywodzi na myśl aniołów Ezechiela oraz możliwość, że był to efekt huku pracujących w pobliżu silników bądź elektronicznego wzmocnienia głosu stworzenia. Obosieczny miecz wyłaniający się z jego ust mógł być mikrofonem lub rurą aparatu oddechowego. Po przezwyciężeniu przez Jana strachu Jezus rozkazał mu zapisać orędzia, które miały być przekazane do różnych chrześcijańskich kościołów. Stanowią one zawartość 3 pierwszych rozdziałów Apokalipsy. Najbardziej interesująca fraza przeżycia Jana zaczyna się w rozdziale 4. Potem ujrzałem. Oto drzwi otwarte w niebie, a głos ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąbę mówiącej ze mną, powiedział: wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać. Doznałem natychmiast zachwycenia, a oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i krwawnika, a tęcza dokoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dokoła tronu 24 trony, a na tronach 24 siedzących starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. A z tronu wychodzą błyskawice i głosy i gromy, i płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są 7 duchami Boga. Przed tronem niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu
cztery zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu. Apokalipsa świętego Jana 4:1-6. Powyższy fragment można interpretować jako przetransportowanie autora przez luk do pojazdu powietrznego i przedstawienie go jego załodze. Tak przynajmniej mógłby wyglądać opis kogoś, kto nie w pełni rozumie to, co widzi. Cytat ten zawiera dwa szczególnie interesujące elementy. Po pierwsze, Jan mówi, że głos rozlegający się z góry brzmiał jak przemawiająca doń trąba, co sugeruje głos wydobywający się z głośnika. Po drugie, błyskawice i głosy i gromy wylatujące z tronu nasuwają przypuszczenie, że tron wyposażony był w coś w rodzaju telewizora lub radia. Człowiek nam współczesny mógłby opisać to przeżycie następująco. Zostałem przeniesiony na pokład statku kosmicznego, gdzie stanąłem twarzą w twarz z jego załogą ubraną w białe kombinezony i hełmy. Mieli włączone jakieś radio lub monitor. Obecność siedmiu świec oraz siedmiu lamp wskazuje, że ta sytuacja została specjalnie zainscenizowana. Ceremonia była przesiąknięta teatralnością i efektami dźwiękowymi, aby wywrzeć na autorze jak największe wrażenie. Oto co się stało, gdy Janowi pokazano pierwszy ze zwojów. I ujrzałem na prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła obwieszczającego głosem donośnym, kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? A nie mógł nikt na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzin, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze starców: przestań płakać, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida, także otworzy księgę i siedem jej pieczęci. I ujrzałem między tronem z czworgiem zwierząt, a kręgiem starców stojącego baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem duchów Boga wysyłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, czworo zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęci otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i zwierząt i starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i na morzu i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A czworo zwierząt mówiło: amen. Starcy zaś padli i oddali pokłon. Apokalipsa świętego Jana 5.
wers 1 do 14. Starcy w dalszym ciągu kontynuowali padanie na twarz w kluczowych momentach tej ceremonii. Za każdym razem, gdy to czynili, wywierało to na Janie duże wrażenie. Między okrzykami Amen i Alleluja polecano mu spisać wszystko, co mu pokazano i nauczono. Przeżycie Jana do złudzenia przypomina mistyczny rytuał, zwłaszcza wtajemniczenie w nauki tajnego stowarzyszenia. Dlatego między innymi niektórzy ludzie uważają, że apokalipsa jest relacją z ceremonii inicjacji typowej dla wielu organizacji bractwa, nawet nam współczesnych. Sugestie te nabierają znaczenia w połączeniu z faktem, że przeżycia Jana zawierają element space opery. Dowodzi to nieustannego wpływu nadzorców na mistycyzm bractwa po śmierci Chrystusa oraz tego, że to oni są głównym źródłem apokaliptycznych doktryn. Powyższy fragment Apokalipsy pokazuje, że Jan reagował bardzo emocjonalnie na to, co się wokół niego działo. Był skory do płaczu nawet pod wpływem słabych bodźców. Wydaje się, że nie był w stanie odróżnić elementów rytuału od rzeczywistości. To z kolei rodzi pytanie o stan jego umysłu. Uważna lektura Apokalipsy wskazuje, że mógł się on znajdować pod wpływem podanych mu przez te istoty narkotyków. Współczesna psychiatria odkryła, że przy pomocy pewnych narkotyków można dokonywać w ludzkim umyśle trwałej implantacji poleceń. Technika ta jest wykorzystywana obecnie przez służby specjalne Stanów Zjednoczonych, Rosji i innych krajów. Przypuszczalne podanie mu narkotyku wynika z opisu w 10 rozdziale, kiedy autor Apokalipsy przebywał na zewnątrz, starając się zapamiętać to, co widział i słyszał, z nieba spłynął anioł, trzymając coś w ręce. A głos, który usłyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: weź i połknij ją, a napełni wnętrzności Twe goryczą, lecz w ustach Twych słodka będzie jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi: trzeba Ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i wielu królach. Apokalipsa świętego Jana, 10, wers 8 do 11. Większość chrześcijan uważa, że mały zwój podarowany Janowi był rzeczywistym dokumentem, którego treść poznał on poprzez jego zjedzenie. W rzeczywistości mógł to być papier lub coś doń podobnego, nasyconego narkotykiem, na co wskazują jego słowa, według których miało to słodki smak i wywołało uczucie goryczy w żołądku. Co ciekawe, nieomal identyczne przeżycie miał Ezechiel. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną. Był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. A on rzekł do mnie: synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów. Otworzyłem więc usta, a on dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. Potem rzekł do mnie: synu człowieczy, udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami.
Księga Ezechiela 2, 9 do 10 wersa oraz 3, 1 do 4. Wielu wierzy, że Jan rzeczywiście widział przyszłe wydarzenia, które opisał w Apokalipsie. Jednak wielu chrześcijańskich oraz niechrześcijańskich historyków uważa, że jego wizje przyszłości mogły być po prostu ilustracjami przedstawionymi na zwoju. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku wizji stworzenia o 7 głowach i 10 rogach. I stanąłem na piasku nad brzegiem morza i ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów, a na rogach jej 10 diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Apokalipsa świętego Jana 12.18, 13.1. Fakt, że imiona bluźniercze były napisane na głowach tego stworzenia, wskazuje, że Jan przyglądał się ilustracji z objaśnieniami podobnej do naszych dawnych rysunków politycznych. Mimo iż autor nie stwierdza tego wyraźnie, jest bardzo prawdopodobne, że wiele pozostałych wizji przedstawionych na zwojach było podobnie oznakowanych. Nie ma żadnych wątpliwości, że jako dzieło literackie Apokalipsa świętego Jana jest utworem dramatycznym, silnie działającym na wyobraźnię czytelnika. Jednak jako podstawa filozofii religijnej zawiera wszystkie ujemne cechy typowe dla Apokalips, które ją poprzedzały. Jak się wkrótce przekonamy, wszystkie zawarte w niej proroctwa spełniły się w następnych wiekach co najmniej kilkakrotnie, włącznie z globalną katastrofą, po której nastąpiły ponowne nadejścia. Ani razu nie zaowocowało to jednak tysiącem lat pokoju i duchowym wyzwoleniem. Jedyne, co po tym następowało, to przygotowywanie gruntu pod następną katastrofę. Dziś, gdy wszyscy siedzimy na nuklearnej beczce prochu, nadszedł najwyższy czas na rozważenie użyteczności apokaliptycznych wierzeń, zanim świat pogrąży się w kolejnej, ostatecznej bitwie. Duchowe wyzwolenie i tysiąc lat pokoju warte są Zachodu, lecz ich nadejście stale się opóźnia. Nie ma jednak najmniejszej potrzeby płacić za nie Armagedonem. Bogowie Edenu, rozdział 14. Plagi Justyniana. Z chwilą opuszczenia czasów współczesnych Jezusowi i wstąpienia w czasy nowożytne, fakty historyczne stają się pewniejsze, zaś postacie bardziej wyraziste. Wynika to z lepszej dokumentacji historycznej. Nawet w tu jednak dają się łatwo zauważyć podobne schematy historyczne, którym się już przyglądaliśmy. Tym, którzy uważają to, czemu się dotychczas przyglądaliśmy, za zupełnie nieprawdopodobne, muszę przyznać, że doskonale rozumiem ich odczucia. Obraz historii, który prezentuję, wymaga moim zdaniem zrozumienia, że czynniki leżące u podstaw ludzkiej niedoli mogą być wyjątkowo dziwne i być może właśnie dlatego nigdy dotąd nie zostały właściwie zidentyfikowane. Po ukrzyżowaniu Jezusa Kościół chrześcijański zaczął gwałtownie rosnąć. Na początku swojego istnienia chrześcijaństwo przyciągało dużą ilość prawdziwych humanistów, których fascynowały nauki Jezusa. Przywódcy wczesnochrześcijańskiego kościoła potrafili mimo esseńskich wpływów promować łagodną religię posiadającą wiele zalet. Jezus nie przegrał do końca. Wczesne chrześcijaństwo dawało ludziom nadzieję na osiągnięcie duchowego zbawienia poprzez przyswajanie wiedzy, kierowanie się w działaniu etyką, uwalnianie sumienia od ciężaru grzechów za pomocą spowiedzi
oraz szczere przyrzekanie poprawy w odniesieniu do czynów wywołujących poczucie winy. Łagodny charakter wczesnochrześcijańskiego kościoła nie potrzebował surowego kodeksu etycznego. Najostrzejszą karą, na jaką mogli się narazić członkowie większości sekt chrześcijańskich w tamtych czasach, była ekskomunika oznaczająca wykluczenie z grupy. Kara ta była wówczas uważana za bardzo surową i odpowiadała niemalże dzisiejszej karze śmierci, ponieważ ekskomunikowana osoba była skazana na wieczne duchowe potępienie. Kapłan miał obowiązek zrobienia wszystkiego, co było w jego mocy, aby zaapelować do rozsądku danej osoby, zanim ją ekskomunikował. Początkowo przyczyną ekskomunikowania były przestępstwa kryminalne bądź niemoralne postępowanie. Działo się tak, ponieważ przez pierwsze 300 lat swojego istnienia chrześcijaństwo pozostawało religią nieoficjalną i często bywało prześladowane. Wraz z nawracaniem się na nie politycznych przywódców zaczęło się ono stopniowo zmieniać. Stworzone przez Jezusa humanitarne podstawy zaczęły erodować w miarę upolityczniania chrześcijaństwa. Pierwsza poważna polityczna transformacja chrześcijaństwa nastąpiła w Zachodnim Cesarstwie Rzymskim z chwilą nawrócenia się na nie jego władcy Konstantyna I Wielkiego. Wielu historyków uważa, że Konstantyn od początku skłaniał się ku chrześcijaństwu, ponieważ jego ojciec był monoteistą. Współcześni mu podają, że jego faktyczne nawrócenie dokonało się za sprawą objawienia, jakiego doznał w roku 312 naszej ery. Istnieje wiele jego opisów. Autorem jednego z nich jest Sokrates, który sporządził go w V wieku naszej ery. Gdy maszerował na czele swoich wojsk, ukazała mu się nadnaturalna, nie dająca się opisać wizja. Po tym, jak słońce minęło zenit i skłaniało się ku zachodowi, ujrzał słup światła w formie krzyża z napisem: „W tym zwycięstwo”. Ukazanie się tego znaku zdziwiło go i zaczął się zastanawiać, czy dobrze widzi. Zapytał towarzyszące mu osoby, czy widzą to samo. Gdy zgodnie stwierdzili, że widzą to samo, cesarz uznał, że to znak od Boga. W nocy ukazał mu się w czasie snu Chrystus i polecił mu uczynić znak flagę według wskazanego wzoru i używać jej przeciwko wrogom jako gwarancji zwycięstwa. Posłuszny boskiemu rozkazowi sporządził znak w kształcie krzyża, który jest przechowywany w pałacu do dzisiaj. Wielu poddaje realność wizji Konstantyna w wątpliwość i traktuje ją jako legendę. Inni sądzą, że ów krzyż mógł być niezwykłym przypadkiem załamania promieni zachodzącego słońca, którego niezwykłość spotęgował późniejszy sen. Jeszcze inni gotowi są uznać to za kolejną manifestację zjawiska UFO związanego z apokaliptyczną religią. Bez względu na to, jaka była prawda, niezaprzeczalnym faktem jest, że jasne światło na niebie widziane przez Konstantyna i ukazanie się mu we śnie Jezusa było tym, co pchnęło go w ramiona apokaliptycznego chrześcijaństwa. Rok później Konstantyn wydał słynny edykt mediolański, który nakazywał tolerancję wobec chrześcijaństwa w granicach Cesarstwa Rzymskiego, kończąc w ten sposób niemal 300-letnie jego prześladowanie. Konstantyn jest również odpowiedzialny za inne znaczące zmiany w chrześcijaństwie. To właśnie on zwołał w roku 325 synod nicejski i często osobiście uczestniczył w jego obradach.
tym czasie wielu chrześcijan, na przykład gnostycy, sprzeciwiali się dążeniom jego i innych osób do deifikacji Jezusa. Gnostycy uważali, że Jezus był po prostu duchowym nauczycielem. Synod nicejski większą część swoich obrad poświęcił przełamaniu tego oporu i wykreowaniu boskiego wizerunku Jezusa. W tym celu wydał on słynne nicejskie credo, które głosiło, że Jezus jest Synem Boga, co stało się fundamentem wiary chrześcijańskiej. Aby wesprzeć te często niepopularne dogmaty, Konstantyn postawił do dyspozycji świeżo utworzonego, zromanizowanego kościoła chrześcijańskiego całą potęgę państwa. Panowanie Konstantyna zasługuje na odnotowanie z jeszcze jednego względu. Było ono początkiem europejskiego średniowiecza. To właśnie on ugruntował średniowieczne poddaństwo i feudalizm, wprowadzając dziedziczność większości zawodów, podobnie jak ma to miejsce w hinduskim systemie kastowym. Na mocy tego dekretu kolonii rolnicy dzierżawcy zostali na stale przywiązani do ziemi, na której żyli. Zromanizowane chrześcijaństwo Konstantyna, zwane obecnie rzymskokatolickim, oraz jego opresyjny feudalizm sprawiły, że religia ta szybko odeszła od prowadzących do zbawienia nauk Jezusa w kierunku systemu niemal całkowicie pokrywającego się z systemem nadzorców. Dokonujące się wraz z upływem czasu oficjalne zmiany w doktrynie chrześcijaństwa wyłoniły dwa nowe przestępstwa: herezję, głoszenie poglądów niezgodnych z obowiązującymi dogmatami, oraz pogaństwo, całkowite odstępstwo od chrześcijaństwa. Na początku istnienia Kościoła przywódcy chrześcijaństwa uważali, że ludzie mogą stać się chrześcijanami wyłącznie w wyniku zmiany przekonań, do której nikt nie może ani nie powinien być zmuszany. Pod wpływem Konstantyna przywódcy nowych rzymskich ortodoksji przyjęli całkowicie przeciwne poglądy. Żądali, aby posłuszeństwo stało się prawem, zaś wiara opierała się na ślepej wierze, a nie rozumie. Wraz z tymi zmianami pojawiły się nowe kary. Ekskomunika przestała być najostrzejszą karą kościelną, mimo iż wciąż była praktykowana. Zaczęto stosować represje fizyczne i ekonomiczne. Wielu oddanych chrześcijan padało ofiarą tych nowych praw, ilekroć sprzeciwiali się tej nowej ortodoksji. Ludzie ci doskonale zdawali sobie sprawę, że Kościół sprzeniewierza się prawdziwym naukom Jezusa. Pod koniec IV wieku nowe nauki chrześcijańskie otrzymały potężne wsparcie ze strony cesarza wschodniego Cesarstwa Rzymskiego, Teodozjusza I, który wydał co najmniej 18 praw prowadzących do karania tych, którzy odrzucali dogmaty ustanowione przez synod nicejski, i uczynił chrześcijaństwo oficjalną religią państwową, zamykając jednocześnie siłą wiele pogańskich świątyń. To właśnie on wydał armiom chrześcijańskim rozkaz spalenia słynnej Biblioteki Aleksandryjskiej, będącej światowym archiwum ksiąg oraz centrum nauk. Biblioteka Aleksandryjska posiadała bezcenne dzieła z dziedziny historii i literatury z całego świata, które gromadzono w niej od 700 lat. Wprawdzie część jej zbiorów została zniszczona już wcześniej, w czasie poprzednich wojen, to jednak ostatecznego dzieła zniszczenia dokonały barbarzyńskie zagony Teodozjusza, ponieważ większość dokumentów istniała tylko w jednym egzemplarzu, olbrzymia część wiedzy historycznej i naukowej
została bezpowrotnie stracona. Sprawy szły w coraz gorszym kierunku. W połowie VI wieku za herezję i pogaństwo zaczęto karać śmiercią. Na rozkaz wschodniorzymskiego cesarza Justyniana wszczęto ludobójczą kampanię, której celem było przyspieszenie ugruntowania wiary chrześcijańskiej. Szacuje się, że w samym Bizancjum zamordowano w tym czasie około 100 tysięcy ludzi. W okresie rządów Justyniana polowanie na heretyków odbywało się na porządku dziennym i zaczęto ich palić na stosach. Justynian wprowadził dalsze zmiany w doktrynie chrześcijańskiej. W roku 553 zwołał w Konstantynopolu drugi synod. Ówczesny papież nie brał w nim udziału i nie udzielił mu błogosławieństwa. Wiele zmian w doktrynie chrześcijańskiej wprowadzonych w tamtym czasie w Cesarstwie Wschodniorzymskim nie objęło jeszcze wówczas papiestwa. Nastąpiło to dopiero później. Drugi synod odrzucił na mocy dekretu doktrynę transmigracji duszy, czy jak kto woli, reinkarnacji, która była doniosłym elementem nauk Jezusa. Synod oświadczył: każdy, kto będzie podtrzymywał pogląd o wcześniejszym życiu dusz i podporządkowywał się doktrynie, która z niego wynika, niech będzie wyklęty, ekskomunikowany. W rezultacie wszystkie wzmianki na ten temat, z wyjątkiem bardzo zawoalowanych, zostały usunięte z Biblii. Wiara w reinkarnację została uznana za herezję. To ograniczenie zostało wkrótce wprowadzone na całym zachodnim świecie chrześcijańskim i jego naukach. Wiara w reinkarnację do dzisiaj jest uznawana w ogromnym stopniu za religijną i naukową herezję. Chrześcijaństwo stało się pod rządami władców Cesarstwa Wschodniorzymskiego potężną instytucją. Zgodnie z utartymi wzorcami historycznymi stało się ono jeszcze jedną frakcją bractwa, na którą można było liczyć w walce z innymi jego organizacjami i podtrzymywać w ten sposób stan permanentnej wojny między ludźmi. Nowe ortodoksyjne chrześcijaństwo zostało przeciwstawione wszystkim innym religiom, włącznie wschodniorzymskimi szkołami tajemnic, które Justynian skazał na banicję. Ciąg tych zdarzeń był lawiną, która została zapoczątkowana przez wizję Konstantyna. Czasy te były jednym z epizodów zapowiadanego końca świata, znaczonych religijnymi wizjami, masowymi ludobójstwami oraz wprowadzeniem nowego porządku społecznego obiecującego nastanie utopii, która oczywiście nie nadeszła. Wystąpił wówczas ponadto jeszcze jeden bardzo ważny element końca świata – fala potężnych plag, którym towarzyszyły niezwykłe zjawiska atmosferyczne. W latach 540-592, w czasie reformowania przez Justyniana chrześcijaństwa, Cesarstwo Wschodniorzymskie nawiedziła epidemia dżumy dymieniczej, która objęła następnie ogromną część Europy. Zaczęła się ona w jego państwie i dlatego nazwano ją plagą Justyniana. Była ona jedną z najbardziej tragicznych epidemii w historii ludzkości i wielu ówczesnych ludzi uważało ją za Bożą karę. Słowo plaga wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza cios lub ranę. Plagę nazwano boską zarazą, mając na myśli cios lub ranę zadaną przez Boga. Ludzie uważali plagę za karę Bożą, między innymi ze względu na często towarzyszące jej niezwykłe zjawiska powietrzne. Jednym z kronikarzy plagi Justyniana
był słynny historyk Grzegorz Stours, który opisał szereg niezwykłych zdarzeń, które miały miejsce w czasie jej trwania. Podaje on, że tuż przed nawiedzeniem przez plagę rejonu Auvergne we Francji w roku 567 wokół słońca ukazały się trzy lub cztery jasne światła, zaś niebo stanęło w ogniu. Mogło to być rzadkie, naturalne zjawisko atmosferyczne, lecz w tym samym czasie w tym regionie występowały również inne dziwne zjawiska. Inny historyk donosi o podobnym zdarzeniu, które miało miejsce 23 lata później w innym regionie Francji, Awignonie. Widziano tam wówczas tajemnicze znaki na niebie i nocą powierzchnia ziemi bywała jasno oświetlona jak w dzień. Wkrótce potem wystąpiła tam katastrofalna w skutkach epidemia zarazy. Grzegorz podaje również, że w Rzymie widziano olbrzymiego smoka, który przeleciał nad miastem w kierunku morza i że zaraz potem nastąpił gwałtowny wybuch plagi zarazy. Tego rodzaju doniesienia analizowane chłodnym okiem nasuwają mrożący krew w żyłach wniosek. Plaga Justyniana była wynikiem rozsiewania środków bakteriologicznych przez pojazdy powietrzne nadzorców. Była to zatem powtórka plag podobnych do tych, które nawiedzały starożytną Mezopotamię, o czym mówi Biblia i mezopotamskie tabliczki. Tym razem jednak nadzorcy byli niewidzialni, ukrywali się za zasłoną tajemniczości bractwa i religijnymi mitami, co oczywiście nie oznacza, że byli mniej zainteresowani utrzymaniem rasy swoich niewolników w stanie ucisku. Jak zobaczymy w jednym z następnych rozdziałów, istnieje znacznie więcej dowodów łączących aktywność Noli z rozprzestrzenianiem się plag, tym razem tak zwanej czarnej śmierci. Według apokaliptycznych proroctw wydarzenia takie jak plaga Justyniana poprzedzały pojawienie się nowego Mesjasza lub boskiego posłańca. Tą postacią w tym przypadku był Mahomet. Mahomet urodził się w czasach rządów Justyniana, gdy plaga wciąż szalała. Gdy po osiągnięciu pełnoletności ogłosił się zbawcą, stał się przywódcą nowej, monoteistycznej, apokaliptycznej religii islamu. Podobnie jak jego poprzednicy, Mojżesz i Jezus, Mahomet jawi się nam jako człowiek uczciwy, lecz nowa religia, którą stworzył, stała się frakcją, która wykreowała nowe religijne motywacje popychające ludzi ku niekończącym się wojnom. Mahomet, tak jak Mojżesz i Jezus, był wspierany przez skorumpowane bractwo.